Ja mówię o moim stosunku do kresów przede wszystkim. Te kresy to jest moja ojczyzna najbliższa, ponieważ stamtąd się wywodzę i tam przeżyłam najszczęśliwsze lata. To jest ziemia, którą kocham i za którą tęsknię. W ten sposób można powiedzieć. A kresowiacy mówią tak. Dopóki się pamięta każdy załom ścieżki prowadzącej do domu, to znaczy, że się tę ziemię kocha, gdzie był ten dom. Chociażby go już dawno nie było, ale każdy załom ścieżki, ja pamiętam. A tutaj przyjechałam, tutaj się uczyłam i na Śląsku dom swój drugi zbudowałam razem z moim mężem. Tutaj się moje dzieci urodziły na Śląsku. Jedna tylko córka w Krakowie. W związku z tym tutaj jest ziemia, na której osiadłam i której służę swoją pracą. Mam wrażenie, że mieszkając tutaj na Śląsku, od 1945 roku, bo w Bielsku wtedy już prowadziłam pierwszą księgarnię, 1945 roku jestem mieszkaną Ślązaczką. I w związku z tym, że ukończyłam te studia pod kierunkiem profesora Zaremby i poznałam dobrze historię, służyłam wiedzą moją historyczną. Napisałam kiedyś taką trudna droga z Kresów na wschodnich na Śląsk, tematyka śląska w moich pracach naukowych. I to wygłosiłam w szerokim gremium. I potem odezwał się głos profesora Kręntosza. Wstał i powiedział: mogę powiedzieć o tym, co pani powiedziała o swojej trudnej drodze, że pani jest pniokiem brutalnie wyszarpniętym ze swojej ziemi. Przyjechała pani na Śląsk i stała się pani tutaj krzokiem, a nie jest pani ptokiem, który przyleciał i odleciał.